Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, kontynuujemy naszą przygodę w Baldur's Gate 3. Teraz wyruszy z nami Minsk, trochę pobiegać, zobaczymy jak się spisze w walce, może się przyda. Bardziej niż nam się wydaje. Ale zanim mogłem pójść spać i wyruszyć w drogę, jeszcze rozmowa. Od kiedy przybyliśmy do miasta, czuję się nieco niespokojna, ale nie jestem pewna dlaczego. Jak mogę ci pomóc? Chyba nie martwi mnie to, co się stanie, jeśli nam się nie uda, a na tym etapie nie będzie nas to obchodzić. Martwi mnie chyba to, co się stanie, jeśli nam się powiedzie. Nigdy nie potrafiłam kształtować własnego losu, nawet nie wiedziałabym, od czego zacząć. To nie musi być onieśmielająca perspektywa. Powiedz po prostu, co byś chciała. Chcę oczywiście uratować rodziców, zabrać ich gdzieś daleko, poza zasięg szar, w jakieś spokojne miejsce, może z dala od miasta. Mów dalej. Chciałbym mieć miejsce na zwierzęta, mnóstwo zwierząt. Najrozmaitszych rodzajów, byle tylko doceniały ciepło ognia i więcej uczucia niż im potrzebne. Nie przerywaj, co dalej? Chciałbym hodować kwiaty, chcę się każdego dnia otaczać kolorami. Mam dość ciemności. Coś jeszcze? Tak, chcę dzielić to wszystko z tobą. Jeśli tego chcesz. Oczywiście, że chcę. To wygląda na to, że mam wszystko, czego mi trzeba. To lepsze życie, niż mogłabym sobie wymarzyć bez szar. Druga opcja była... No zobaczymy, jak pójdzie. Może otrzymam lepszą propozycję. Dobra, idziemy. Koniec żartów. Tak, no ale to ciekawi mnie, czy jestem jedyny, który jest lekko zmieszany pod względem tych postaci starych, to znaczy Czacheira i Minsk. Nie aż tak bardzo. Na widok Czacheiry się ucieszyłem i radzi sobie dobrze w walce, przydaje się. Minsk, no on taki był, no. Taki, teraz sobie przypomniałem, że on taki był właśnie, tak, ja go za często nie brałem, szczerze mówiąc, do drużyny. Ale chyba jak mu się dobrze, tam było mniej rozbudowane to wszystko w tej starej edycji. Jemu wystarczyło dać miecz dwuręczny i on po prostu napieprzał, nie? Z reguły te nasze postacie też jakoś tak sobie podreperowaliśmy, że na przykład Minskowi dało się właśnie jakiś amulet siły i wtedy był naprawdę zajebisty, nie? Wiecie, o co chodzi. Na tej zasadzie. Że nikt nie jest idealny od razu, trzeba jeszcze trochę popracować nad tym, nie? No co tam. Odpaliśmy, mam nadzieję. Okej, bo już myślałem, że jakieś... kolejne sny. Dobra, opuśćmy obóz. Znaczy, dobrze by było mieć Mińska jako takiego drugiego siepacza, może nie aż tak dobrego, jakim jest Lazel, ale wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, ruszajmy dalej na eksplorację zwyczajnie. Niczym się nie martwcie. Przepraszam, chyba nie mogę ci pomóc, jestem niezdolny do służby. Pamiętam, to uroczy człowiek, ale jest w kiepskim stanie. Postaraj się mu nie przeszkadzać, proszę. O, weź się do kryjówki, Czacheira. Jeśli szukasz duchów, to mogę cię zapewnić, że tu nie ma ani jednego. A czemu miałbym szukać duchów?
Cofnij się, nie pozwolę, by amatorzy zakłócali efemeryczne sploty pola duchowego. A, ty jesteś takim ściemniaczem tu. Wybacz, że podśpiewuję. Ta kołysanka siedzi w mojej głowie od kiedy. Zabawne. Nie mogę sobie przypomnieć. Wspaniałe stworzonko. Tak zwinne. Jaheira zabrała ze sobą inteligencję. O, posz. Mężczyzna niczym się nie wyróżnia. Na co patrzysz? Na drzewie była wywiórka, cudowne stworzenie. Ciekawskie i oszalałe na punkcie orzechów. Nie widzę żadnej wywiórki. Cierpliwości. Musiałem czekać. Nie wiem nawet jak długo, żeby dostrzec ją przez moment. Nie wiesz przypadkiem, gdzie mieszkam? Co? Nie było okazji się przekonać. Rozumiem. Po prostu wypadło mi to z głowy. Zdarza się. Czuję, że to coś więcej niż roztargnienie. Ktoś coś zrobił z pamięcią tego mężczyzny. A co w takim razie pamiętasz? Cóż, pamiętam, że byłem smutny, ale po prawdzie nie jestem pewien, co było powodem. Nie jestem już nawet pewny, co oznacza smutny. A przyszedłem z tamtego budynku, byli dla mnie bardzo mili i zdawali się bardzo pomocni, chociaż za nic nie mogę sobie przypomnieć, co tam w ogóle robiłem. Czy masz się do kogo udać, do kogoś, kto może ci pomóc? Zdaje się, że powinienem. Wiesz co, mógłbym przysiąc, że jest ktoś, ale nie mogę sobie przypomnieć imienia. Do licha, twarzy też nie pamiętam. Być może to wytwór mojej wyobraźni. Przypomnę sobie albo nie, tak czy inaczej jestem zadowolony. Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Odejdź. Z tamtego budynku... Przed budynkiem znaleźliśmy bardzo zdezorientowanego kupca imieniem Arves. Powinniśmy dowiedzieć się, co mu się stało. Może odpowiedź znajdziemy w środku. Znaleźliśmy czujkę Sharon. Pojawiono nam, że klasztor jest ukryty we wrutańskim dolnym mieście w miejscu zwanym Domem Żalu. Dobrze się składa. Który to budynek? To nie są te znaczniki, bo my musimy znaleźć dom żalu widocznie i chyba znaleźliśmy w takim razie. Witaj, w środku mieści się dom żalu. Jesteśmy tu, by pomagać. Zapewne. Ty gotowi? Witaj w domu żalu. Być może witaj to złe słowo, posępne serce.
Dania były podzielone, czy w ogóle się pojawisz i zmierzysz z konsekwencjami swoich działań. Ja zakładałem, że uciekniesz, jak na tchórze przystało. Oszczędź mi swojego jadu, jestem pewna, że matka przełożona będzie miała pod dostatkiem swojego. Wszystko w swoim czasie. Spotkałem mężczyznę, którego okradziono z jego wspomnień. To wasze dzieło? To jest miejsce uzdrawiania. Każdy, kto skorzystał z tej metody, robił to dobrowolnie i odszedł stąd z uśmiechem na twarzy, wolny od wszelkich trosk. Czy oskarżyłabyś chirurga o kradzież guza? Nie sądzę. Przepuść nas. Jak powiedziałam, wszystko w swoim czasie. Najpierw poddaj się mapowaniu serca. Dopiero wtedy dowiemy się, co z tobą zrobić. Mapowanie czego? To jest dom żalu. Staramy się pomóc tym, których serca są ciężkie, czy to od gniewu, melancholii, żałoby. Albo zdrady. Poddaj się mapowaniu i jawnij, co kryje się w zakamarkach twojego serca. Jeśli wyrażasz zgodę, chodź za mną. Jeśli nie, odejdź. Zgodziliśmy się wziąć udział w pierwszej fazie odciążenia. Mapowanie serca odbywało się ono w pomieszczeniu na zapleczu. Ja nic się nie zgadzałem na nic. Dotarliśmy do domu żalu, gdzie podobno ukryty jest klasztor Sharan. Strażniczka Miedzi powitała posępną i powiedziała jej, że jest oczekiwana. Musimy iść dalej, że dotrzemy do najgłębszych zakomarków przyczółku w mieście. Dopiero tam posępna będzie mogła wypełnić wolę swojej bogini. Możesz wejść. Myślałem, że to będzie po prostu rzeź. Udało nam się dostać na zaplecze. Powinniśmy się rozejrzeć. Chcesz zostać odciążona, tak? Mapowanie serca może wskazać drogę, ale jest tu ktoś jeszcze, kto bardzo tego potrzebuje. Ten głos. Pozwól mi. Chyba ja mam to zrobić. Ale... Odsuń się, posępne serce. Tak łatwo ją zastraszyć? Sądziłam, że wyczułam w niej więcej siły. Być może nie. Zacznijmy. Nie patrz na mnie. To jest twój czas, nie mój. Wejrzyj do wnętrza siebie. Zobacz, co można tam odkryć. I co ma się teraz wydarzyć? Jesteś tu, bo coś cię gnębi. Być może wiesz, co to jest. Być może tylko ci się wydaje, że wiesz. Mapowanie ujawni prawdziwy kształt twojego serca, wtedy można rozpocząć uzdrawianie. Odpowiedz na pytania, które ci postawi, i odpowiedz szczerze. Usta mogą próbować zwodzić, ale serce ostatecznie przedstawi prawdę. Zaczynajmy. Co ostatnio sprawiło, że uroniłeś łzy? Cebula.
Niech tak będzie. Drugie pytanie. Jakie jest twoje niewypowiedziane pragnienie? Drugie pytanie. Jakie jest twoje niewypowiedziane pragnienie? Nurzać się w bogactwie i władzy. Kształt twojego serca zaczyna się klarować. Trzecie pytanie. Czego się boisz najbardziej? Zmiany w upieżce umysłu. Kształt twojego serca robi się coraz wyraźniejszy. Dźwigasz taki ciężar. Ale możemy pomóc. Czwarte pytanie. Jak byś się odegrał na kimś, kto wyrządził ci krzywdę? Zabiłbym. Tak po prostu? Jak sobie życzysz? Ostatnie pytanie, jakbyś się czuł, gdyby zdjęto z ciebie wszystkie ciężary? W dekadzie pojawiłyby się nowe. Być może obawiasz się szczęścia, to nie tak rzadka przypadłość, jak ci się wydaje. Gotowe, kształt twojego serca został mi ujawniony. Twoje serce jest gwałtowne, gniew trzyma cię w potrzasku. Krew się w tobie gotuje, dom żalu rozumie takie ciężary i może cię od nich uwolnić. And can lift such burdens. Ej, ale co my tu w ogóle robimy? My tu mieliśmy przyjść, poszukać jej rodziców. Biorę udział w jakimś gównie i nawet nie wiem, na co się teraz zgadzam, jeżeli się zgodzę. Powiedziałem posępnie, żeby się odsunęła, bo nie wiadomo, co to ma być, a oni przecież jej nienawidzą. Za zdradę. Wiemy, że to jest ukryty szarański klasztor, więc dlatego ja się za to wziąłem, ale żeby chyba popchnąć to dalej, to po prostu muszę powiedzieć, że chcę. Trochę niejasne, nie? Nasza pomoc ma swoją cenę, taką, której nie można tu omawiać. Jeszcze porozmawiamy, ale najpierw się przedstawmy. Jestem Viconia de Vir. Dom żalu należy do mnie, ale to, co się pod nim kryje, to należy do mojej pani i tam właśnie musisz się udać. To ty. Bóg wywęszyłby twój nikczemny smród, gdybyś go nie zmyliła podłym szarańskim kadzidłem. To zawsze przyjemność zobaczyć starych znajomych, ale roztopniej byłoby nie mieszać się w to, co ma nastąpić. Na dole jeszcze porozmawiamy. No, następna postać. Proszę bardzo, Viconia. Viconia w dwójeczce była... Jej portret był zupełnie inny niż w jedynce. I w Viconia w dwójeczce to była taka laseczka, że to była moja ulubiona normalnie dziewczyna, no nie? Z nią romansować to był cel numer jeden. Ale nie zwariowałem na tym punkcie, że ją teraz tu zobaczyłem. Oczywiście jest o wiele, wiele starsza. Jest drołem, jeżeli ktoś nie wie. No mówię, w dwójeczce to była najlepsza laska po prostu. Można było, pamiętam, że my ją uratowaliśmy ze spalenia na stosie i dostawała po prostu przecudowny dubbing polski,
Wszystko w tej kobiecie mi się podobało. Wygląd, głos. Także no, w dwójeczce to była mega kobieta. No spoko. No nie, fajnie, powiedzmy. Gorzej, że no faktycznie jest drołem i będzie musiał chyba ponieść konsekwencje. Mińskowi ona się, znaczy drołem to nie, nie, że jest drołem i jest zła i należy do szar. Więc obawiam się, że będą konsekwencje z naszej strony wymierzone. Mińskiej nie lubił nigdy, ale tak właśnie to się klarowało w Baldurkach poprzednich, że nie każdy ze sobą w drużynie się lubił, to co ma sens, no nie? Ciekawe, co powiedziała Jaheira, bo nie pamiętam. Zerknijmy szybko do dziennika. Poznaliśmy matkę przełożoną szańskiego klasztoru, która okazała się w ikonie de Vir, rzuciła posępne wyzwanie, by zeszła do podziemi klasztoru na ostateczną konfrontację. Dlatego właśnie, no mówię, no przyszliśmy, wiadomo, że tu, wiemy dobrze, że tu jest szaleński klasztor. Nie wiedziałem, co to za, co teraz będą ze mną robić tu. Dlatego posępna musiała odejść na bok, żeby nic się nie stało. Tak, żeby mnie wskrzesiła później. A więc Viconia de Vir. Tam pamiętamy też, że jak przeszliśmy dwójeczkę, to o tym, co się wydarzyło ze wszystkimi naszymi towarzyszami, też było jakieś info, jeśli dobrze pamiętam. Czy to nie było tak, czy było tak, że trzeba było doczytać gdzieś poza grą? Nie pamiętam. Zależy, jakie zakończenie wybraliśmy też, bo to było kilka możliwości. Tak czy siak, Viconia de Vir, proszę państwa. Zupełnie zignorowana w jedynce przeze mnie, najlepsza laseczka, niuńka w dwójeczce, moje ulubiony romans. Szkoda, że nie była prawdziwa. Tyle powiem, nie? To, że się tutaj pojawiła, spoko, ale to nie jest ta sama kobieta, co w dwójce, nie? Z polskim dubbingiem jeszcze podejrzewam. Obawiam się, że chyba się pokłócimy, bo jednak posępna to jest posępna. Ale musimy zejść i zobaczyć, co się wydarzy. Na sztorm rocznego uścisku. Ale to też ma sens, bo ona przecież, ona chyba Viconia faktycznie była wyznawczynią szar. Także wszystko się łączy. Księga bardzo szczegółowo opisująca pełny proces odciążenia. Najcenniejsze cele znajdują się pośród patentów do Morzalu. Jeśli ktoś chce zapłacić, idzie dalej do mapowania serca, gdzie przesłuchuje ich śledcze żalu, jednocześnie dyskretnie sądując ich umysły w poszukiwaniu wszystkiego, co może się przydać pani utraty. Następnie celem są prowadzone w dół, aby stanąć przed zwierciadłem utraty. Jeśli śledcze żalu podszeptywała właściwie, cel odda wspomnienie zwierciadłu na rzecz dzieci pani Szar. Idąc za ciosem, zwierciadło może usunąć wspomnienie wszystkiego, co cel widział w klasztorze, a także potencjalne źródło jego zmartwień. Dopiero wtedy cel można wypuścić na wolność w bogiej świadomości złożonej ofiary. Wiadomo, że to nie będzie dobrze. No ale pamiętając, że będziemy przychodzić gierkę drugi raz, próbując być złymi, ciekawe jak to się wtedy rozwinie, nie? Remember this place now. A whole stolen childhood spent in these halls. The Mother Superior must be close. Soon this will all be over. Lubiłem, jak ona właśnie Viconia rzucała jakieś teksty w drowym języku. No, ale teraz moją niuńką numer jeden jest posępna. Keep going. The Mother Superior is expecting you.
Jako w ogóle wypasiona, kurde, ta świątynia. Już się dowiedzieli, jak się zhańbiłaś przed panią Shar, jak wskazała cię jako wroga. Ale przekonać się o tym na własne oczy to co innego. Bardzo się cieszę, że postanowiłaś wrócić. Opowieść o tobie będzie przestrogą studiowaną przez wtajemniczonych pani Shar jeszcze przez długie lata. Ale może zdołam wykrzesać jakąś resztkę litości. Daj mi artefakt, a ja przynajmniej załatwię to szybko. Dość tego, nie odpowiadam przed tobą, już nie. Jestem tutaj ze względu na moją rodzinę. Tak jest, wiem co zrobiłaś. I to nie pójdzie szybko. Nie dla ciebie. To jest twoja rodzina, a teraz się od niej odwróciłaś. Artefakt był twoją ostatnią szansą, żeby się wykazać. Zmarnowałaś się. Zachowaj milczenie. Ty tam, oddaj mi ją teraz, a możesz uważać siły pani Shar za swoich sojuszników w nadchodzących bitwach. Nigdy. Jak sobie życzysz. Jaka ekipa, nie? O, ja jebie. Ale może ja im szybciej ją zabiję, tym lepiej. Nie można zronić. Azyl. No jest o wiele, wiele starsza oczywiście niż tam w naszych przygodach. Poprzednich. Sanktuarium ma narzucone. Pytanie na jak długo? Okej. O ja pierdolę, ale będzie akcja. Dobra, lecimy tu. No właśnie. Ładnie. Jeszcze? Okej. Schowamy się w cienkim korytarzu, po prostu to jest taka taktyka na to, żeby no nie rzucili się na nas wszyscy w jednym momencie, nie? Jeden typ z głowy. Lazel będzie miała trochę problem. Okej, coś nam rzuciło, jakieś gówno. Takie wikoni przeciwko objętej działaniu istocie są automatycznie trafieniami krytycznymi. Okej, już mogę ranić. Może jak właśnie ją pierwszą zabiłem, to oni się odmulą albo odwrócą. Czy coś.
Jeszcze. To jest dobry moment. Pięknie. I paraliż, pięknie. Jest martwa, ale sparaliżowana. Dlatego nie padła. Musimy dostać się do komnaty utraty, gdzie przytrzymywani są rodzice posępnej. Zbadaj dom żalu. Pokonaliśmy wikonię wyznawców szar. Jeszcze nie, jej knowale nie zagrażają już mieszkańcom Rtu Baldura. Właśnie miałem nadzieję, że właśnie teraz przejrzą na oczy czy coś. Ale oni biegną. Walczyć dalej. No i tu na przykład mogłyby się przydać czary obszarowe. I to normalnie całą armię mamy przed sobą, nie? Ja myślałem, że wyrzuciła wystarczająco. Pojebało mi się chyba. Poddajcie się. Dziwnie dużo miał Minsk tych ruchu. Raz. Dwa. Trzy. Nie żebym narzekał, nie? On mógłby lepiej trafiać oczywiście. No i najlepiej jakby się udało Lazel też tutaj, kurde, dostać do tego korytarza. Nie zadziałało. Let's go. To muszę to piony chyba, nie? Już nie. Nie przejdę. Nie przeskoczę. A nie dasz rady się przesunąć? Time to push my luck again. No i oni mogą sobie tutaj iść do nas, nie? Teraz tak, zamiana. Mogą też tędy przyjść, no czaję. Nie, dobra, to dobrze jest, dobrze jest. Ty stań tu. No ona nie żyje. Z tego co dobrze, chyba dobrze kojarzę. I właśnie tak nie damy im przejść, mam nadzieję. Czy jest oślepiona? Tak.
Ataki okazyjne to powoduje. Też. Bo musi wyjść z tej ciemności, żeby się tam przeteleportował, bo nic nie widzi. Ale mam 95%, że trafię, to może ich kurwa pozabiją. No. Jedna. Aj, Jezus. Druga. Spowoduje to atak okazyjny. Ale spróbuję. Dobra. Leczenie, please. Oj, chujowo. Miałem przewagę liczebną, nie? Bo tego się obawiam, że po prostu my nie zdążymy wykonać. Znowu to oślepienie jebane. Nie zdążymy wykonać ruchów odpowiednich, nie wiem, wyleczyć się na przykład. Ta ciemność pieprzona. Przydałoby się leczenie. Za daleko. No właśnie, ciemność i nic nie widzimy, kurwa, i nie mogę nawet wyleczyć dobrze. Kurwa, nie dorzucę w nią. Z tym oślepieniem jebanym, nie? Powinniśmy wszyscy się gdzieś przeteleportować stąd, bo to jest przesada. Ten jakiś skurwysz. My injuries need tending.
Kurde, no i nic więcej nie może zrobić. Trochę chujowo, nie? Cienko to widzę. Cienko to widzę. Sędzia bojownik to jest skurwiel. Czemu nie mogę się wyleczyć? Do chuja. Nie podoba mi się to. Źle jest. Nie damy rady. Obawiam się. Chuja go tam odepchnął. Niedobrze. W tą ciemność wszystko. Nie można leczyć przeszywające zimno, no właśnie. Kurwa, lipa. Tylko raz na przygodę, boską interwencję można użyć. No, nie damy rady tego wygrać teraz, więc odpuszczę sobie chyba. Może światło po prostu. Nie? Muszę i tak wyjść. To będzie gruba misja, wam powiem, z tymi. Naprawdę. Ale to rozplanujemy to jakoś, trzeba się to dobrze przygotować, kurde, oni wszyscy się na nas rzucili. I fakt, że Wikonia poległa, im nie przeszkadza. Ah.
Zostałem tylko ja. No, ale no, nie ma się co dziwić, nie? Jest ich dużo. Musimy się lepiej przygotować. Okazuje się, że Mińsk może trzy razy machnąć, to już jest dobre. Może właśnie dzięki wysokiej zręczności. No nie każdą walkę da się wygrać. Jest ich dużo i nie mamy czasu nawet na reakcję. No nic, trudno. Spróbujemy zrobić to oczywiście w następnym odcinku. Przygotujemy się trochę. Będzie taktycznie dużo zabawy. Ciemność nam strasznie psuje. Przeszywające zimno zabrania nam się leczyć. No, tutaj się mogą przydać nam zwoje i mikstury. Także myślę, że warto będzie pozobaczyć, co tam mamy. Na pewno czary obszarowe nam by się przydały przeciwko nim. Ja mogę tą ciemność rozświetlić. No nie brałem takich bzdur typu światło, nie? No, ale teraz jednak by się przydało. Możliwe. No. Nie wiem, czy nie mam takiego amuletu, który sprawia sztuczkę. Tu mamy sztuczkę światło. Daj to Mińskowi. Nosząc przedmiot świetlistą aurą. No może to pomoże w tym w tej ciemności. Ale popijemy dobre miksturki, weźmiemy jakieś czary ze zwojami. I bo to jest taka pierwsza, chyba większa batalia, gdzie wroga jest po prostu mnóstwo. Nie będzie trzeba to jakoś rozegrać. Spróbujemy w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.